Program zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Mocno są, yeah! Mieliśmy przygotowane mięso, ziemniaki, no i ja miałem też przygotowanego dla siebie kurczaka. No trzeba umyć to mięso w wodzie. Nie. No jak to spali przecież, nie? Nabił sobie tego kurczaczka na ten bidny kijek, no ale to wiadomo, że to się tak nie usmaży, przecież to by trzeba było, kurwa, smażyć, bo całe życie on by się zwęglił. 3 godziny później wszyscy poszli spać, gdzie Fernando robi mięso. No przez moment im zazdrościłem, że oni już mogą jeść, zajadać się tymi pysznymi rzeczami, a ja muszę dalej czekać. A weź go wstać w sreberko i wrzuć. Nie wiem, że to jest dobry pomysł. Wstać go w ogień. No i w końcu ten kurczak zaczął się przypiekać, bo wsadziłem go po prostu głębiej do ognia, no i się zrobił. Oczywiście wszyscy mogliśmy zjeść kiełbasę, ale cyfry nie, musiał zjeść kurczaka, którego przyrządzał chyba kurwa 2 godziny. Kurczak był troszeczkę taki przypalony, tam było troszeczkę węgla, syfu, no ale najważniejsze, że był zjadliwy. Warsaw Shore w niedzielę o 23:00 w MTV.